hodowczyni. Idę teraz po trawę dla kur. Ojejku, co ja mówię? Znowu chciałam powiedzieć bolierów, ale pokażę wam sztuczkę. Poczekajcie chwileczkę. Już wam pokazuję sztuczkę. Patrzcie. Patrzcie uważnie. Widzicie? Patrzcie na moją sztuczkę. Czary, mary, bęc! Bęc! Widzicie? Hokus, hokus pokus, czary, mary, hops! No widzicie? Przyteleportował mnie. Piotrek się to łapie. Co on tam złapał? Nie wiem. Może kurę. Może koguta. Smakuje? Pojedziemy sobie do środka. Środeczku. Weszli do... W ogóle byle Piotrek się czai, więc nie. Tu ich nie ma. Tu, 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 tu. A kukaracza, a kukaracza. Tu, 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 tu. A kuka, kukaracza. Tu, 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 tu. A kukaracza. Dobra. Teraz sobie... Pójdziemy do... Gdzie sobie pójdziemy? Zgadnijcie. No zgadnijcie, zgadujcie. Czemu nie zgadujecie? Do kurczaków! Kto dotrwał do tego momentu, pisze kurczak. O. Co tam? O, przybiegł nasz kogut. Nasz rządzący parafią. O, bo mi przepióra biegła, więc musiałam zamknąć. A kogo ja mam tu takiego pięknego kuciaka? A skąd ja mam takiego kota? No skąd? Dobrze, dzisiaj jest... O, mogę wam coś powiedzieć. O skarniaku. On jest, w sumie miał być tylko tyle, ale wiecie co? Zabrakło kamieni. 10 worków na taki skalniaczek to nie jest ten. A tu jeszcze mamy paszę. Poczekajcie chwilkę. Mamy paszę z ekopilonu. Bolier. Bolier. Mieszanka. No, ekoplon, ekoplon. I kurczaki w kropkach. Dobrze, jeszcze do mnie ten kurczak przybiegł, najsłodszy, największy, najsmaczniejszy. Dobrze, strasznie wiele, więc nie wiem, czy wy będziecie mnie słyszeć, ale naprawdę straszne są teraz ogłuszenia, bo strasznie wieje.